Teologia duchowości prowadzi refleksję nad doświadczeniem duchowym człowieka. Zastanawia się, jak się modlić, jak rozwijać to doświadczenie, jakie są niebezpieczeństwa utraty naszej więzi z Panem Bogiem. W naszym życiu chrześcijańskim potrzebujemy dostępu Bożego życia do nas, abyśmy mogli wzrastać w naszej relacji z Bogiem, abyśmy mogli stawać się coraz bardziej sobą, coraz bardziej autentycznymi chrześcijanami. Duchowość ignacjańska, wypływająca ze słynnych ćwiczeń duchowych świętego Ignacego Loyoli, znana jest w Kościele od niemal 5 wieków. Jej geniusz związany jest ze szczególną metodą, jaką święty Ignacy proponuje w ćwiczeniach. Zachęcamy zatem, zapraszamy gorąco do poznania tej duchowości z jej szczególną metodą, aby tym owocniej wcielać ją w praktykę życia codziennego. Bardzo serdecznie zapraszam na wykłady biblijne w kluczu Lectio Divina, które będziemy przeżywać w cyklu Duchowość. Abyśmy umieli, my chrześcijanie XXI wieku, zrozumieć głębiej, na czym polega prawdziwa modlitwa, czym jest nasze odniesienie do Pana Boga, abyśmy umieli zdać sprawę z nadziei, jaka jest w nas dzięki Duchowi Świętemu. Thank you.